W takim razie, na razie... Albo zacznij gadać, albo spierdalaj stąd. A sam se... Kurde, nie mogę, lepiej, bo dzieci żeby to było coś słuchają. Dobrego. Nie mam nastroju na twoje pierdolenie. Może. Wyrażaj się, gościu. Bez urazy, dzieciaku, ale nie należysz do ludzi, z którymi zazwyczaj... Dobra, to spadaj. Słyszałem o tobie. Mm-hmm. Nie, nie. Okej, rozumiem. Wróć, jeśli czegoś ci będzie trzeba. Trzeba stąd ruszyć, dostać wiadomość do Lucy. Gdzie to będzie? Kawałek drogi. A gdzie jest ten? Nie to, a zresztą rozpraw się z siwą. Gdzie to jest? To całkiem blisko by było. Krypcie? Nie, co jest? Tutaj gdzieś. No dziwne, nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi. A w język krwi do Lucy. Gdzie ten super duper market? Tu jest, tam by się trzeba dostać, a tam będzie niebezpiecznie. Springwell. Super duper market. Nie wiem, gdzie jest. Na razie tu mogę tylko iść. To powinienem zostawić trochę rzeczy u siebie w domu. Dobra, to ja się troszkę roz... płaszczę i spotkamy się pod bramą wyjściową. A na razie lecę do mnie do domku, wyłożę trochę sprzętu, którego na razie nie potrzebuję nosić. Widzimy się przy bramie wyjściowej. Na razie. Jestem w pobliżu bramy wyjściowej. Jeszcze się tak zastanawiałem, czy nie iść do pana Simsa, nie donieść na... bodajże to był... Nie wiem, czy to nie był Burg, co proponował mi wysadzenie bomby. Wejdziemy do Simsa. To jest... Sims? Nie wolno mi rozmawiać z nieznajomymi. Tylko ostrożnie, proszę pana. Mój tata stoi tam. Właśnie. Spróbuje pan jakiś sztuczek, a zaraz go zawołam. Kto się tobą opiekuje? Naturalnie mój tata. Uczy mnie strzelać i pilnować, żeby ludzie byli bezpieczni. Oczywiście wtedy, gdy nie jest zajęty ochranianiem miasta. No, szukam go właśnie. Kto jeszcze jest w mieście? Stalowie prowadzą mosiężną latarnię. Czasem idziemy tam z tatą coś zjeść. Doktor Church jest dyrektorem kliniki. Spowiednik to taki trochę dziwak, ale i on, i matka Maja są zawsze dla mnie mili. Jest tu jeszcze Moriarty, ale tata mówi, że nie wolno mi z nim rozmawiać. No, ma rację. Nie wiedziałem, że on ma syna. A co sądzisz o Megatonie? Jest świetnie. Tata mówił, że któregoś dnia zostanę szeryfem tak jak on. Aha. Super, super. Okej, to na razie. Przykro mi. Czemu przykro? O, jest i pan Sims. Ej, 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 czekaj. Mam cię na oku. Nie rób nic głupiego. No nie, no kurde. Widocznie już sprawa załatwiona, jak bombę rozbroiłem. Czyli już nie mogę tam nic. Dobra, okej. Na razie. No i sobie poszedł. Się rozejrzymy. Lodówka wyposażona. Oczywiście wszędzie skażona woda. Whisky popija sobie przy łóżeczku. Misiu, 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 pluszowy misiu. Kurde, karabin myśliwski. Ażeż ty. No i już mam dylemat.
mi się przyda karabin myśliwski. Kurde. Może się przyda. A. Kurde. W końcu to karabin potrzebny mi. Idę na pustkowia. Trzeba sobie radzić jakoś, żeby przetrwać. O, o. Figurka siła, je! Siła, siła, siła! O, jeden zwiększona, no brawo! Super! Walizka, nic tu więcej nie ma, ale figurkę mam! O. Najważniejsza figurka. Kurde, dobrze było tu wejść. Bardzo dobrze było tu wejść. Figurka cenniejsza. Zabawkowy samo. Ha, aparat korekcyjny. Kurde, jakieś książki jeszcze warto by znaleźć, no. Ale takie niespalone. Takie, co się na coś przydadzą. No co, i tu już nic. Szaf. No to tyle. Mamy figurkę, mamy figurkę. Figurka siła. Okej, aha, która godzina? 18:32, to nie jest, to chyba ruszamy tam do dupermarketu. Witaj, przyjacielu. Witaj, witaj. O, strach trochę. Tak? A nic, nic. Powinienem był zostać w River City. Tak myślałem. Przeszedłem przez pustkowie, żeby tu dotrzeć. Może strach trochę wychodzić. A właśnie, mam ten karabin. Tylko czy ja mam do niego naboje? Uzbrojenie. No nie mam. Tak myślałem. Ale obrażenia 13, no a ja mam pistolet 6. Kurde, no. Skąd tu naboje wziąć? Wielobranżowym. W sklepie wielobranżowym, czy nie ma naboi? Gdzież to ona miała ten sklep? Tu gdzieś raczej. Zbrojownia, tam się nie da wejść, patrzyłem. No, żeż. Czy to było gdzieś tu blisko? Oczyszczalnia wody i klinika. Skład przy kraterze. Kurde, no ale trzeba by, jakby były naboje. Czegoś sobie życzysz? Co tam było? No dobrze, idę. Nawet miło będzie z nią pogadać. Jakie tam naboje są potrzebne? Karabin myśliwski 0.32. 0.32. Hello. Jak się udał Szaber? Masz żywność i leki z super dupermarketu? Kurde, właśnie tam zaraz pójdę, no. Nie, nie będę jej kłamać, no.
O, to może weź się do roboty. No, dzięki. Zamierzam. Aha, podnoś ty odpowiadasz za wyposażenie. Dobrze wiedzieć, że ten stary dom nareszcie znalazł właściciela. Mam do niego wiele rzeczy i wystrojów, które mogą cię zainteresować. No, jestem ciekaw. Do czego służą w ogóle te... Albo powiedz mi o twoich wystrojach. Niektórzy nie lubią mieszkać w zwyczajnym, nudnym domu. Jeśli zakupisz u mnie wystrój wnętrza, wykorzystam wszystkie swoje umiejętności, żeby przemeblować dom zgodnie z twoimi życzeniami. Możesz wybrać wystrój krypty, bandycki, odkrywcy pustkowi, naukowy, maszyny miłości lub przedwojenny. O kurde, skąd ja mam wiedzieć, jak to wygląda? Wystrój krypty, będę się czuł jak w domu, powiedzmy. Na razie. Tęsknimy za domem, co? No. Pamiętaj, gdy kupisz jakiś wystrój, nie możesz odsprzedać go z powrotem. Aha. Ale zawsze możesz zakupić inny. Proszę bardzo. A wiesz co, może spytam o coś... Pewnie. ...innego. Powiedz mi, do czego służą te przedmioty. Oczywiście, że mogę. Co konkretnie cię interesuje? Powiedz mi o własnym lazarecie. Jeśli się zranisz lub uszkodzisz sobie którąś kończynę, ten zestaw pomoże ci się wyleczyć tak dobrze, jak zrobiłby to każdy lekarz na pustkowiach. A, to dobre. A szafa grająca? Jeśli chcesz wypełnić swój dom piękną muzyką, wystarczy, że włączysz ten przedwojenny antyk. Dobra, to mniej ciekawe. A własne laboratorium? To przyda ci się do doświadczeń i wymyślania różnego rodzaju przydatnych mieszanek. Może także służyć do pozbycia się wszystkich okropnych uzależnień, w jakie popadniesz, testując swoje środki. No, uzależnienia, no, to by było dobre. A automat z Nuka-Colą? Wystarczy nacisnąć przycisk, żeby dostać lodowatą Nuka-Colę. No, tak myślałem w sumie. A warsztat? Jeśli lubisz majsterkować i budować własne urządzenia, to dla ciebie jak znalazł. Okej. No to wszystko, jeśli chodzi o... Brzmi nieźle. Okej, spojrzę na twoje rzeczy. Spojrzę. Pewnie. Chiński pistolet. No nie. Czaszka do... Na cholerę, czaszka bramina. Chowa do liści. Automat z kolą. Orzeszty 500. Szafa grająca 500. Dom 500. Warsztat, laboratorium i lazaret. Ja, 1199. Fakt, że trochę zarobiłem, ale bez przesady. Gogle, hełm, bandyty. Kurde, drogie jak cholera. Kombinezon. Naboje. Końcówka, kubek. Końcówka węża. Cóż to jest? Aha. Dentymentalna mina. Co jest? Przecież nie są żadne naboje do mojej strzelby. Karabinu myśliwskiego znaczy się. Potrzebuję tu 0,32. 0,44. Kurde, nie ma. Ale mnie zawiodłaś, dziewczynko. Skórzany mocny. 14 odporności. A nawet będzie więcej, jak się naprawi. Schemat, pakietnica. O, jakie drogie, na razie, dzięki. Pustynny chirurg. O nie, nie mam naboju, na cholerę mi ta strzelba. Mogłem poszukać, może tam miał też naboje do niej. No nie, no... Nie ma.
Nie, na razie nie kupuję rzeczy. Uważaj na siebie. Pustkowia są wielkie. Ale wiesz to lepiej ode mnie, co nie? No, nie wiem. Dobra,